Halo, witam cię, Denisie, w studio. Siema, siema, siema wszystkim. Może nie wszystkim, bo tutaj nie ma siema do kurwów. Do kurwy jednego w sumie, ale słucha. No właśnie, widzowie chcieli bardzo telefon do ciebie, więc ja się po prostu zapytam ciebie, co ty myślisz o tym? Ja to powiem krótko. Wolałbym, kurwa, twarzą w twarz spotkać się z tą kurwą oświcinką, konfidentką jebaną. Nie wiem w ogóle, dlaczego taka kurwa ma prawo w ogóle istnieć w internecie. Kurwisko brało się za brudne interesy, później kurwisko wali z dupy i się pokazuje, jaką kurwą to nie może, trzeba być, żeby pokazywać takie zasady w internecie. Wzięło się kurwisko za interesy, zajebało z dupy, a teraz robi z siebie, kurwa, jakąś gwiazdę wielką. Jebać takie kurwy do spodu trzeba i tyle. Okej. Okay. Już? Tomku, chcesz jakieś odpowiedzieć? No, co mam powiedzieć? No, znamy jego, wszyscy znamy jego poglądy. Niech se człowiek żyje i niech se ma człowiek takie poglądy. Co mnie, kurwa, to obchodzi, powiedz mi? Naprawdę myślisz, że mnie opinia takiego Załęckiego ruszyła? Naprawdę, powiedz. No nie, no, nie, to ja ci powiem do rzeczy. W ogóle mnie to nie rusza. Niech ten swój świat będzie twoim światem. No bo światem. Jak cię może to ruszać, skoro jesteś rozjebundą, kurwa, oficjalną rozjebundą? Jak cię może ruszać? I cieszę się z tego powodu. Kurwa, z tym frajerem. I cieszę się z tego powodu. No i jebać takie kurwy. Słuchaj, brały się za interesy, porywały ludzi, a później walą z dupy, kurwa. Jebać 60, jebać kurwy i tyle. A ty żyj w swoim świecie, żyj tam w swoim zawsze świecie. Zawsze będę żył swoje życie, będę zawsze żył zgodnie z zasadami. Słuchaj, kurwo, super. Jak ja patrzę i myję sobie rano zęby, to mi nie jest wstyd, bo jestem gościem zasadami, a super. Ty jesteś zwykłą kurwą. Super. Dziękujemy ci bardzo, Denis. Super. Pozdrawiam, jebać kurwy. Pamiętajcie, rura zawsze będzie rurą. A ja tylko przypomnę, że my się odcinamy od zachowań kryminogennych i tak dalej, ta formułka. Serio, naprawdę, znowu wam to powiem. Przyszedłem do tych free fightów, szczerze powiedziałem się, myślałem, że jakoś wniosę inną jakość do tego. Serio, naprawdę, jest tu dalej, kurwa, kibel. Więc na pewno nie wiem, czy w następnym będę walce, mam podpisany kontrakt, ale to... Następnej nie będziesz, jedna. No to może to będzie moja ostatnia walka, kiedy właśnie grę zrobię. Nie, no słuchajcie, no to po prostu jest to przekaz dla młodych ludzi, to jest beze mnie, więc od razu wam mówię, że to jest beze mnie, nie? Co beze mnie? Nie, no ja w tym nie będę uczestniczył. Nie, no słuchajcie, no jestem tutaj tylko dlatego, że ktoś ze mną porozmawiał, że nie ma takiego tematu. Aha. Jako my, kurwa, dajmy przykład młodzieży, powiedz. To jest niesamowite, więc ja teraz wam powiem jedną rzecz, że ja wam dziękuję, daj to face to face i ja podziękuję sobie, ja stąd wypierdalam z tych free fightów, nie będę tego robił, chodź. Serio, kurwa, ja, słuchajcie, młodzi ludzie, będzie to beze mnie, nie? Ja sobie nie obrażam takiego, kurwa, bagna, żeby to oglądacie i potem kibicujecie i trzymacie, więc ja dziękuję. Chodź. No iść już, kurwa. Ale jak chcesz face to face, to ja dziękuję bardzo, ale do widzenia. W turnieju dalej będziesz brał udział. Jestem dalej w turnieju. No to, panowie, zapraszam w takim razie do face to face'a. To, kurwa, jakaś po prostu porażka. Serio. A ty się przekonasz, po prostu tyle. Więc moi drodzy, zestawienie Grzegorz Gregancewski, Tomasz Strachu Oświęciński. 31 sierpnia, stadion PGE Narodowy, walka turniejowa w rzymskiej klatce, zasady MMA. Jedna runda, 5 minut. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo, Tomku. Młodzi, nie idźcie w to, kurwa, po prostu jakiś jest szambo, kurwa, nie oglądajcie tego. Dziękuję bardzo. Zajebiście. I dziękuję ci bardzo, Greg, za dzisiejszy program.